Boża kieruje do nas te słowa: uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. A kiedy to usłyszymy? Wtedy, kiedy klękamy do codziennej modlitwy, dziękując Panu Bogu za przeżyty dzień, prosząc o błogosławieństwo na noc, by się obudzić w zdrowiu. Wsłuchujemy się w niedzielę Eucharystii, kiedy w Komunii Świętej zabiera Pana Jezusa do życia, a to życie jest jak, podpowiadają nam tajemnice różańcowe, część radosna w życiu, część bolesna również, część chwały i część światła. Chciałem wam, Marto i Robercie, ofiarować dzisiaj ten poświęcony srebrny różaniec i chciałbym, żebyście go uczynili jako różaniec rodzinny. Stawiam wam zadanie, wy wiecie, że jestem wymagający jako ksiądz, jako człowiek, od ciebie też dużo wymagam, abyście chociaż raz w tygodniu, razem, jeden dziesiątek różańca razem odmówili. Do śmierci. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Love is pure, you are my treasure.